To jest Czesio, a to Marko. Obaj w te święta będą odstawiać, a dokładniej obstawiać szopki. Osiołek w chorzowskim zoo. Od jutra licząc 3 tygodnie spędzi w towarzystwie sztucznym, świątecznym i wyselekcjonowanym żywym, mrozoodpornym. Część zwierząt nie może tu absolutnie być, bo są typowo ciepłolubne zwierzęta, które nie wytrzymają tych temperatur. Czesiu z pewnością da radę. To gwiazda szopki przy parafii świętej Barbary w Strumieniu. Jesteśmy zachwycone po prostu tym wielbłądem. No jest cudownie w ogóle, jest stajenka, jest przepięknie. Podobno czuje się tu świetnie, choć na przeprowadzkę z minizo w Bukowie wcale ochoty nie miał. Tu już było bezproblemowo. Przeprowadziliśmy go, poszedł z nami na spacer. Nawet mnie przewiózł i nie tylko na swoim garbie. Budową szopki od października żyła cała parafia. Efekt imponujący, tak jak i egzotyczny inwentarz, który udało się tu ściągnąć. Każde zwierzę karmione jest zgodnie ze specjalnie przygotowanym jadłospisem. Czesiek jednak traktowany jest wyjątkowo. To w końcu symbol. No prawie. Ten biblijny miał tylko jeden garb. Żeby mieć troszkę więcej egzotyki, to trzej królowie przyszli jeszcze ze wschodu, na pewno z wielbłądem, słoniem. Strumień jest kilkadziesiąt kilometrów od Katowic, ale do świątecznej szopki wcale nie trzeba daleko jechać. W aglomeracji można się szopką przejechać. Dzieci mogą sobie porobić przy szopce zdjęcia. Przed świętami, jeszcze przed Wigilią rozdajemy sianko. Miejsca jak to w tramwaju, niewiele, za to klimat zdecydowanie lepszy. Jest ogólnie bardzo przyjemnie przed świętami tak się przejechać. Czyli czuć atmosferę świąt. Tak jest, jak najbardziej czuć atmosferę świąt. Dokładny rozkład świątecznej jazdy jest na stronie KZK GOP. A kolejny obowiązkowy przystanek na szopkowej mapie Śląska tu, w katowickich Panewnikach. Franciszkanie tę największą w Europie szopkę odsłonią w pierwszy dzień świąt. Wiadomo, że jak co roku także tu będzie wiele zwierząt, równie egzotycznych, choć zdecydowanie mniej ruchliwych. Wojciech Janocha, Silesia Informacje.